I teraz nagram Wam aktualizację przysmaków Mai. I teraz będę robić sobie śniadanie i do śniadania przetestuję tą kawę. Bez nabiału. Kokosową. I ona jest podzielona na saszetki. Gdy nie piłam kawy kokosowej, pisaliście mi, że inka jest w wersji, ponieważ ja bardzo lubię inkę, ale mleczną. Ponieważ no, większości innych nie piłam i pisaliście mi jakieś w komentarzach, że jest też inka o smaku kokosowym, ale no niestety ja nigdzie takiej nie znalazłam, a chciałabym bardzo wypróbować. Zaleję wodą. Ładnie pachnie właśnie kokosem. I witam się z Wami w nowym vlogu, bo chyba w końcu na początku zapomniałam się z Wami przywitać. I miałam Wam powiedzieć, jak to cappuccino, więc ogólnie jest dobre, ale jakbym miała ocenić, to tak 7 na 10. Proszę Zuzia. Jedzonko. Muszę Wam pokazać tego słodziaka. Śpiący chrupcio. Zamiast w domku z zadonkiem, ale wygląda przesłodko, musicie przyznać. Dałam chomiczkom po łyżeczce karmy z mikserami i teraz jeszcze dam im ziółka też z mikserami. I to jest akurat mikserama smakowita przekąska. Oprócz tego jeszcze mam dla nich chipsy z cykorii. Oraz suszony buraczek. Jedzenie dla chomików jest już gotowe. Jesteśmy na łąkach, nad nami ciemne chmury. Soniulę też wzięłam od mojej mamy na spacerek. Obydwie dziewczyny biegają już bez smyczy. Maja, gdzie ty tam jesteś? Tutaj. Jeszcze coś jest w tym preparacie w ogóle? No. I bardzo nas komary właśnie gryzą. No tak, było bardzo gorąco wtedy. Znacznie tutaj też zarosło. Jak idziemy. I w południe było dość bardzo ciepło, a teraz jest na szczęście już chłodniej. Chmura burzowa. Cóż, chmura? No, chmura też jest burzowa. Maja nas wyprzedziła. I my na te łąki ostatnio nie chodziłyśmy tutaj, bo wcześniej chodziliśmy częściej nad rzekę, a nad zalew jak szłyśmy to właśnie z tej strony, tam od plaży. A co to? Aha. A teraz tutaj przyszłyśmy, bo był ten problem, że jak były deszcze, to te łąki zalało trochę i po prostu stała tutaj miejscami woda, dlatego nie mogliśmy tutaj chodzić tędy.
No i teraz wyschły, więc wybrałyśmy się. Naprawdę co chwilę jest na mnie jakiś komar. Co mówisz? To mi się trochę pobiegała. Właściwie teraz się zrobiło tak chłodniej dzięki tej dużej, wielkiej chmurze, która jest nad nami, bo tak to świeciło słońce i było bardzo gorące dzisiaj, dzień tak do południa. I na przykład byłam pewna, że nie pójdziemy już na ten późniejszy spacer, taki długi, przez to, że są upały, a to się tak fajnie ochodziło. Wyszła taka ogromna chmura deszczowa. Najgorzej będzie, jak się rozpada, no ale my ryzykujemy. Dzisiaj dam Majeczce karmę z Doliny Nateci o smaku dorsza z brokułami. Również mogę Wam pokazać skład, jak w poprzednich vlogach Wam pokazywałam. I kto tu piszczy? Maja już piszczy, więc idę jej nałożyć. I jedz sobie. Nie chce mi się dzisiaj gotować, dlatego coś zamówię, tylko jeszcze nie wiem, na co się zdecydować. Czy jakieś frytki, czy burger wegetariański, on też tutaj jest bardzo dobry. Albo coś stąd. Może frytki zapiekane. Pomyślę, później Wam pokażę, co zamówiłam. Mój obiad i dzisiaj taki bardzo niezdrowy obiad, ale teraz Wam pokażę, co zamówiłam. Więc tutaj mamy frytki i coś jeszcze, krążki cebulowe. Wróciłam z zakupów i kupiłam też coś dla Mai. Jakieś przysmaki i one są biedronce. Pewnie nie są jakiejś dobrej jakości. Ale Maja przetestuje, zobaczymy, czy w ogóle jej to smakuje. Też jakieś chipsów, był nowy smak. A i też zbiera się punkty, jakieś nowe pluszaki. Żółw był. I jeszcze Wam pokażę też, jakie lakiery kupiłam.
Są to lakiery żelowe, z tym, że nie trzeba je utrwalać pod lampą, tylko po prostu normalnie wysychają. I ja widziałam w innych drogeriach, one kosztują dużo drożej niż w Biedronce, dlatego zdecydowałam się je kupić w Biedronce. To jak mam numerek 100, 103, 66, nie, czy 99 raczej i 86. I one w Biedronce były chyba po 8 zł niecałe, a widziałam na przykład w innych sklepach są po 10 lub po 12 zł. Więc duża różnica i wybrałam takie kolorki jasne, fioletowy oraz miętowy. Nie wiem dlaczego to wygląda jak różowy w kamerze, a to jest kolor taki fiolet, tylko bardziej nie fuksja, tylko nie różowy po prostu, a w kamerze wydaje mi się, że wygląda bardziej różowo. No i po prostu 4 wziąłam. Więc zaraz może którymś pomaluję i zobaczę jak wygląda, może tym miętowym. I co ważne, na lakierach pisze, jest napisane, że one wytrzymują 7 dni. I jestem ciekawa, czy jak dzisiaj pomaluję, to rzeczywiście te 7 czy tam 6 dni wytrzyma ten lakier. Więc przetestuję dzisiaj. I według mnie ten kolor miętowy jest naprawdę bardzo ładny. I tak, jeszcze tutaj jest jedna zaleta, przyjazne dla wegan oraz szybko schnący i nie wymaga lampy. No i tak się prezentuje ten kolorek. Jeszcze wam nie mówiłam i nie wiem czy wiecie, ale 26 sierpnia jest Międzynarodowy Dzień Psa. I możecie pisać, czy z tej okazji coś kupujecie dla swoich psiaków. Albo czy coś kupujecie, albo czy jakoś obchodzicie ten dzień, bo ja właśnie z tej okazji dla Mai te smaczki w Biedronce wzięłam. I one są o smaku kurczaka i żółtego sera. I dam jej dzisiaj, zobaczymy czy jej to posmakuje, bo to są takie trochę inne przysmaki. Widać chyba tutaj są takie chrupiące, a w środku mają jakiś nadzień właśnie o smaku sera i kurczaka. No ale zobaczę, czy Maja będzie chciała. To jest taki mały prezencik z okazji Międzynarodowego Dnia Psa. I tak już wam pokazuję, jak one wyglądają. Tak wygląda pojedynczy. I zaraz wam pokażę Majkę, która już tutaj czatuje na te przysmaki. O, właśnie. O tym kimś mówię. Co, już chcesz? No się już cieszy, więc je zaraz jej dam. Poproś. Nie wiesz, czy chcesz, jednak nie są takie dobre. Tak prosiłaś? No i chyba nie smakują. No nie, w końcu je. Ale na pewno nie są to jakieś jej ulubione. Bo jak one, któreś przysmaki tak bardzo jej smakują, no to od razu się na nie rzuca. I nawet się nie zastanawia. Te przysmaki widzieliście, sama nie prosiła, ale jak jej dałam, no to oczywiście zjadła i smakowało jej na pewno, ale nie jakoś najbardziej. Ale to jest zaliczone. Ja jakoś specjalnie wam tych przysmaków też nie polecam. Tych przysmaków nie polecam wam ogólnie często, bo one nie są chyba tutaj dobre. Ja sobie na skład spojrzę. Mogę znaleźć składniki. Widzicie, one zawierają zboże. One nie są zdrowymi przysmakami, więc ja nie mogę wam ich polecić dla waszych piesków. Nie, ja kupiłam je na próbę, żeby zobaczyć, ale no to, że raz kupiłam coś, znaczy, że będę je kupować. Chciałam po prostu wypróbować, czy w ogóle jej to smakuje. Chyba dawno żelka nie pokazywałam. Tutaj sobie... Nie wiem, chyba zasnę.
I teraz nagram Wam aktualizację przysmaków Mai. I jej przysmaki mam w szufladzie, w komodzie. Nie wiem, czy lepiej jest zgaszone światło. Chyba lepiej będzie zgaszone. I możemy przejść już do aktualizacji. Na początku mamy steki wołowe z firmy Macet. Jeszcze pół paczki chyba, albo nawet więcej. Składów Wam chyba nie będę pokazywać, bo myślę, że byłoby za dużo. Za długi filmik po prostu byłby. Dalej przysmaki Dog Activity. Treningowe, zakupione w Biedronce. Przysmaki w kształcie owoców morza. Tutaj widzicie, różne mamy kraby, raki i koniki morskie, wszystko inne, one są dentystyczne, tutaj nawet mamy znaczek. No i tak szybko też mam właściwie te składy, chciałabym jednak pokazywać. Jakby ktoś był zainteresowany, to może sobie po prostu zatrzymywać. Dalej są nieotworzone przysmaki, jest to po prostu wątroba 100 gram. Tu macie też z jakiej firmy, Abacus. No a jeżeli chodzi o skład, no to po prostu no to jest 100% wątroby i to jest produkt polski. Przysmaki z Orlando, one były zakupione w Lidlu. I to są płatki z kurczaka, 100% mięsa produktów. Tutaj też są bez dodatku cukrów, bezzbożowe. 100 gram, jeszcze są nieotworzone, więc nie mogę powiedzieć, jak ma je smakują. Ale też skład Wam jednak pokażę. Tu już chyba 1/3 paczki, albo nawet mniej, ponieważ my braliśmy te przysmaki na wakacje. I to są kosteczki razem tutaj z ryżem. One chyba są o smaku kurczaka. Jeszcze Wam dokładnie pokażę Magnum. I tak, tutaj możecie sobie zobaczyć mięso z kurczaka. Dalej przysmaki z Brit i to są przysmaki dentystyczne, jeszcze nie otworzone, więc nie mogę się o nich wypowiedzieć, ponieważ moje pieski, znaczy Maja jeszcze ich nie jadła, Sonia zresztą też ich nie próbowała. Tutaj chyba będziecie mieli opis, jeżeli kogoś interesuje. I kolejne są to żwacze wołowe. Była duża torba, też zabraliśmy je na wakacje, więc już niewiele ich zostało. 100% naturalne z firmy Macet. I tych przysmaków też jeszcze Maja nie miała, znaczy nie jadła ich. I one też są z firmy Macet. Tutaj mamy 91% mięska wołowego. Wołowina 100% i to jest jeszcze z oregano. Naturalne i miękkie. I rzeczywiście czuć, że są takie w miarę miękkie, bo nie jakoś bardzo. Bez zbóż. Więc też fajnie. I Macet to jest w ogóle firma polska. To jest napisane. I z Macet Wam naprawdę polecam przysmaki. I tak, tutaj możecie sobie, przepraszam, spojrzeć na skład, jakby kogoś interesowało, ale tak jak mówię, jeszcze Maja ich nie jadła, więc nie wiem, czy jej smakują. Z firmy Kong ciasteczka, tutaj już też mam właściwie resztkę, bo my długo to ciastka mamy. Ja je tak naprawdę Maja rzadko daję, tak po prostu, żeby zjadła. Najczęściej je używam właśnie do uzupełniania Konga, tak jak tutaj jest na obrazku. I te przysmaczki, to czy te ciasteczka też Wam tutaj pokażę. Nie, przepraszam. Nie pokażę Wam, bo nie ma polskiego chyba składu. I jednak znalazłam skład, więc Wam teraz pokazuję. I przechodzimy do reszty. Tu są kiełbaski akurat z Winstona. Dalej przysmaki z Biedronki. No i jeszcze ciastka.
to chyba już półtora by nam została, ale naprawdę długo mam te ciastka, bo to była wielka paka, 350 gram, więc powoli nam schodzi. Z firmy Lollapets o smaku owoców morza i też nawet w kształcie owoców morza. I co? Jeszcze mamy w puszce coś. Suszone uszy królicze oraz jakieś tam jeszcze kilka ciastek z Lollapets. Jeszcze jakiś gryzaczek. No i to już wszystko. Cała aktualizacja w smaku. Orzeszek biega na kołowrotku, a ja już będę kończyć ten filmik. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.